Cześć, witam cię na kanale Z mojej perspektywy. Z tej strony Piotr Tomaszewski. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć trochę o swojej marce odzieżowej, ale nie po to, żeby ją reklamować, tylko bardziej od strony kogoś, kto inwestuje w jakiś biznes i podejście, które według mnie powinno się mieć, a na pewno które ja mam i które mi ułatwia prowadzenie tego biznesu. Dla tych, co nie wiedzą, w lipcu ruszyłem ze swoim sklepem odzieżowym. Nie będę się tutaj wdawał w szczegóły, bo to wszystko jest na drugim kanale dokładnie opisane, jak to wyglądało krok po kroku. Ale chciałbym właśnie tutaj powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, wiele osób uważa, że zrobiłem to dla pieniędzy. Branża odzieżowa jest na tyle ciężka, że Ciężko na niej zarobić w krótkiej perspektywie. I trzeba na to patrzeć przez pryzmat kilku dosłownie lat, żeby coś z tego wyciągnąć. Dlatego, że po pierwsze musimy włożyć pieniądze w to, żeby mieć w ogóle cokolwiek, z czym, z czym można, że tak powiem, dealować. A następnie te pieniądze trzeba cały czas reinwestować i wkładać jeszcze więcej swojej kasy, żeby to jakoś szło do przodu i też nie będziemy mieć tak naprawdę gwarancji, że to się uda, że to się nam zwróci i potem koniec końców na tym zarobimy. Także, czy zrobiłem to dla pieniędzy? Tak jak powiedziałem w filmie, że, jak nagrywałem właśnie historię tej firmy, że oczywiście po części zrobiłem to dla pieniędzy, no bo nie robię tego w, nie, w celach charytatywnych, ale główna, główna jakby moja motywacja w tym, nie było to, że zrobiłem to dla hajsu, tylko to, że zrobiłem to, bo musiałem, bo chciałem. Po prostu było to coś, co za mną chodziło przez kilka dobrych lat. Coś, w czym czuję się mimo wszystko dobrze, mimo że stricte nie znam się na tej branży. To mówię, chciałem to zrobić, po prostu. To było coś, co chciałem zrobić i też takie mam do tego podejście. Że nie będę płakał, jakby mi się to nie udało. Oczywiście będę robił wszystko, żeby mi się to udało, bo też chciałbym. Też chciałem po prostu być dobrym właścicielem i, jakby, no, dobrze prowadzić swój biznes. To jest, to, to jest to raczej oczywiste i nie trzeba tego tłumaczyć, ale tak jak powiedziałem, nie będę tego traktował jako, nie wiem, jako jakąś porażkę, jakby mi to nie wyszło yy, i to według mnie powinno być. Yy, cecha dobrego, właśnie inwestora czy dobrego biznesmena, że mimo wszystko yy, to są jakby takie dwie trochę wykluczające się rzeczy, że z jednej strony nam cholernie na tym zależy, no bo to jest tak jakby nasze dziecko, więc dbamy o to, robimy wszystko, żeby to szło, ale z drugiej strony, według mnie, nie powinniśmy mieć takiej dawki emocjonalnej w to, dlatego że tam, gdzie są emocje, nie ma logicznych no logicznych kroków i nie ma takich logicznych ruchów, że za bardzo właśnie jesteśmy emocjonalni możemy na przykład podejmować pochopne decyzje na podstawie, nie wiem, kilku opinii ludzi czy, czy czegokolwiek kolejny taki punkt, który tutaj mogę sprzedać bo bardzo dużo dostaje pytań typu, nie wiem, mam tysiąc, dwa tysiące, pięć tysięcy, złotych, w co inwestować w co się opłaca inwestować to jak chodzi o inwestycje, to pamiętajcie o jednej rzeczy że im jest większe ryzyko, tym jest większa albo strata, albo dochód. Tutaj dobrym przykładem są na przykład bitcoiny, które bardzo mocno się wahają. Jeżeli ktoś na przykład kupił kiedyś bitcoiny, jak były bardzo tanie, teraz powiedzmy mógłby je sprzedać i zarobi na tym bardzo dużo. Ale w momencie, gdy ktoś na przykład je kupił, gdy były w piku i myślał, że one jeszcze urosną, no to może być nawet bankrutem, albo na pewno dużo stracił. Także trzeba o tym pamiętać przy każdej inwestycji, że im jest ona bardziej ryzykowna, tym możemy więcej stracić albo więcej zyskać. Więc, yy, to jest fakt. Drugi faktem, który jest z tym związany jest to, że nie ma czegoś takiego, że na pewno jak w to zainwestujesz, to na pewno ci się to zwróci i tak dalej. No chyba, że nie wiem, mowa o nieruchomościach, które są powiedzmy trochę pewniejsze, yy, ale to i tak, i tak nie jest, no, nigdy, nikt wam nie da takiej gwarancji, że jak w coś zainwestujecie, na pewno wam się zwróci. Chyba, że jest to inwestycja w siebie. Dlatego ja też zawsze polecam, że jeżeli ktoś nie wie, w co inwestować, to niech inwestuje w siebie, bo to się na pewno zwróci, czasami dwukrotnie, dziesięciokrotnie, ale czasami stukrotnie. Z mojej perspektywy, jak to wyglądało? Po pierwsze, mam inne źródło dochodu. Czyli mam jedno źródło dochodu, z którego odkładałem część pieniędzy na konto, konto oszczędnościowe, które potem Wykorzystałem w inwestycje w sklep odzieżowy. Gdzie dalej tutaj miałem dochód, dalej część z tego yy, dalej część z tego przeznaczam na inwestycje i to tylko idzie w biznes. Więc koniec końców, ja będę miał za to żyć, będę miał yy, pieniądze nie wiem, na jedzenie, na mieszkanie, na jakieś duperele, yy, więc nie inwestowałem całej kasy, którą mam. Ja nie jestem i nie będę nigdy, że powiem, inwestorem wysokiego ryzyka, jak niektórzy, bo znam osoby, które potrafią na przykład wziąć, nie wiem, kredyt, pożyczkę, żeby to wpakować w biznes albo właśnie od kogoś nawet pożyczyć. Bo, no mówię, to, to jest wysokie ryzyko i to albo się zwróci i wtedy naprawdę się bardzo dobrze zwróci, bo jeżeli ktoś zainwestuje, nie wiem, pół miliona i wszystko potoczy się tak jak on będzie chciał, no to może nawet z tego wyciągnąć kilka, kilka albo nawet kilkanaście milionów. Więc, ale może też stracić i może wylądować na bruku, może być bezdomnym, naprawdę bywa bardzo różnie. Więc ja raczej od tego przestrzegam, chyba że ktoś naprawdę ma jaja wielkie i, i się tego nie boi, albo ma jakiś plan B, ale jeżeli tego nie ma to według mnie nie powinno się całej kasy wkładać w jedną rzecz i tak jak też Warren Buffett powiedział, że nigdy nie wchodzić do wody obydwiema stopami No i to właśnie o to chodzi, żeby nie wkładać wszystkiego i nie, nie, nie wrzucać wszystkiego na jedną kartę, tylko po trochu po prostu albo inwestować w różne rzeczy, albo po prostu część tylko pieniędzy inwestować w dany, w dany biznes. Tu jedno z najlepszych rad, jak chodzi o inwestycje jest to, że powinniśmy inwestować w rzeczy, na których się znamy. Czyli najpierw poznajemy dany rynek, potem dopiero zaczynamy w niego inwestować. Ja zanim otworzyłem ten sklep odzieżowy, zanim włożyłem więcej niż 1000 zł w ten biznes, naprawdę bardzo dużo czytałem, słuchałem, oglądałem, próbowałem zaznajomić się z tym, jak to może wyglądać, dlatego ja nie byłem zdziwiony wynikiem, jaki osiągnąłem w sprzedaży. I tak naprawdę każdy, żaden wynik by mnie nie zdziwił, no może jakby wszystko się sprzedało w jeden dzień, to byłbym trochę zaskoczony, ale czy by to zeszło w tydzień, w miesiąc, w pół roku, czy w rok, na każdy jakby scenariusz byłem przygotowany, bo każdy scenariusz już, już widziałem, już widziałem różne marki odzieżowe, różne historie, różnych firm, które właśnie albo miały pierwszy rok beznadziejnie tak, tak straszny, że prawie splajtowały, albo od razu osiągnęły sukces. Także bywa naprawdę różnie, dlatego trzeba na to patrzeć w skali makro, a nie mikro, czyli przez pryzmat kilku albo nawet kilkunastu lat w zależności od biznesu. Kolejny fakt jest taki, że bardzo dużym błędem, bardzo dużym minusem i bardzo dużym problemem dla każdego człowieka będzie to, jeżeli ma, yy, jest mocno powiązane emocjonalnie po prostu z pieniędzmi. Czyli przykładowo, włoży w biznes 50 tysięcy złotych. Straci na tym te 50 tysięcy złotych, i potem popadnie w depresję, i nie będzie mógł się z tego podnieść. To jest bardzo duży problem. I oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie miał na życie, to jest zupełnie co innego, ale to wtedy nie są problemy pieniądze, tylko jest problem to, że nie może swoich podstawowych potrzeb spełnić. Ale w momencie, gdy ktoś normalnie wszystko może spełniać, ma jakby tyle pieniędzy, ile jest mu potrzebne do życia, i płacze z powodu źle zainwestowanych czy straconych pieniędzy, Yy, które odkładam na boku, no to to już jest problem, dlatego że, no mówię, ja, ja czegoś takiego nie mam i nigdy nie miałem. I Ja przykładowo wolę stracić 50 tysięcy złotych na biznesie, w który wierzę i w który włożę naprawdę mnóstwo czasu i energii, niż na przykład stracić go kupując sobie jakieś pierdoły, yy, czy wydając na, na jakieś głupoty, które jedyne co mi dadzą to, nie wiem, rozrywkę i trochę wspomnień. Ja też ogólnie tym, że patrzę na skalę makro, a nie mikro, kieruję się w swojej działalności, bo jeżeli patrzyłbym tylko na skalę mikro i przykładowym moim celem by było zarobić jak najwięcej w przeciągu następnych pięciu lat, a potem, nie wiem, zniknąć z rynku, to uwierzcie mi, że ja bym spokojnie zarobił kilka milionów, bo to nie jest problem. Jeżeli macie głowę do, do tego, wiecie, na czym to wszystko polega, to naprawdę to nie jest problem. I Mówię, mówię, mówię z ręką na sercu, że nie, nie widziałbym problemu w tym, żeby, nie wiem, za rok zarabiać 100 tysięcy miesięcznie, w momencie gdybym odciął wszystko inne czyli bym nie patrzył na swoją moralność nie patrzyłbym na to czy komuś zrobi krzywdę nie patrzyłbym na to co będzie za 10 lat, za 15 lat, za 20 lat tylko patrzyłbym na to żeby jak najwięcej zarobić w jak najkrótszym przedziale czasu to dużo różnych innych rzeczy mógłbym zrobić żeby właśnie zarobić ale nie o to w tym wszystkim chodzi i widzicie w najgorszym wypadku co się może zdarzyć jak mi się nie uda to to że wrócę do punktu wyjścia tak naprawdę z powiedzmy mniejszą ilością pieniędzy, aczkolwiek tutaj ja też na tyle byłem ostrożny, że wiedziałem, że w najgorszym wypadku po obliczeniu tego wszystkiego albo wyjdę na zero, albo ewentualnie stracę 10-15% tego, co włożyłem. Bo to też oczywiście mniej więcej da się obliczyć. Tu przykładowo, mając takie zasięgi, jak ja mam, w najgorszym wypadku, gdyby mi nic nie schodziło, to po prostu ustawiłbym takie ceny, żebym wyszedł na zero. Eee, prawdopodobnie. Wszystko by się sprzedało w ciągu nie wiem 3, 4, 5, może 6 miesięcy, e, wtedy zamknąłbym biznes, nie było tematu. Tylko, że podjąć taką decyzję, że to nie pójdzie, ja muszę w to włożyć jeszcze dużo więcej czasu, muszę włożyć w to dodatkowe fundusze e, i muszę to wszystko bardzo dogłębnie przeanalizować, bo nie da się określić po pierwszym miesiącu, dwóch, pół roku czy nawet pierwszym roku, czy dany biznes pójdzie, czy nie bo tu jest bardzo wiele czynników, tu jest bardzo oczywiście wiele błędów, które można popełnić. Kilka błędów z tego ja popełniłem yy, i teraz na przykład bym zrobił coś innego niż zrobiłem, ale no już tego nie, nie cofnę, będę to wiedział na przyszłość. Także yy, nieudany biznes to, to jest tak naprawdę bardzo dobra lekcja na przyszłość, na przykład jakbyście chcieli otworzyć coś innego. Ja już wiem, że jakby na przykład chciał pójść zupełnie w coś innego, w zupełnie inne produkty, czy w usługę, to wiem, że zrobię to inaczej niż zrobiłem w tym przypadku, bo przykładowo już jakby znam dwa scenariusze. Jeden scenariusz był, jak chodzi o mój brand osobisty, jak chodzi o e-booki. Drugi scenariusz, który inaczej w ogóle, jakby inaczej do tego podszedłem, to, by, to była odzież. I teraz, na przykład, w następnym przypadku, albo wrócę do tego pierwszego, który lepiej zadziałał, albo jeszcze wymyślę coś innego i pójdę w, w trzecią stronę. Żeby mieć jeszcze więcej doświadczenia i jeszcze więcej punktów widzenia. Także podsumowując ten materiał, kilka rad dla przyszłych Inwestorów, czy jeżeli ktoś chce, chciałby inwestować, oczywiście od amatora totalnego, bo ja, ja się nie nazywam inwestorem, ja to biorę takie wiecie w cudzysłowie, ale ja jestem do, dopiero osobą, która chce być inwestorem, tak naprawdę i chce być przedsiębiorcą, bo do tego jeszcze daleka droga. Ale póki co, co ja myślę, to po pierwsze, inwestować tyle pieniędzy, żeby mimo wszystko starczało Wam na. Podstawowe rzeczy w życiu, czyli nie inwestować wszystkiego, co macie, tylko odkładać e, przez jakiś czas i dopiero te odłożone pieniądze, które nawet jak stracicie, to i tak będziecie mogli normalnie funkcjonować. E, druga sprawa inwestować w rzeczy, na których się znacie, a jeżeli się nie znacie, to najpierw się na nich poznać, a dopiero e, zacząć inwestować w to pieniądze. Trzecia sprawa, to właśnie mniej więcej, oczywiście to nigdy nie będzie dokładne, ale pira za oko obliczyć stopień ryzyka. Yy, jaki jest i mniej więcej, no czym Wam się to może udać, czy Wam się zwróci, czy, yy, czy, czy na tym stracicie i wybrać taki model i taki scenariusz, yy, który będzie najbardziej ostrożny i być cierpliwym i nie myśleć o szybkich efektach, o szybkich przyrostach, czyli nie myśleć o tym, że na przykład zainwestujecie w coś kasę i za pół roku z tego wyciągniecie, tylko myśleć w skali kilku dobrych lat, bo ja, jak chodzi właśnie o tą odzież, Podejrzewam, że pierwsze pieniądze sobie wypłacę dopiero gdzieś za dwa lata, może nawet trzy. Także dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. Zapraszam do innych filmów na tym kanale. Życzę Wam miłej reszty dnia. Cześć!